Za nami styczeń. Jak trener podsumuje dotychczasową pracę? Z czego trener jest zadowolony, a co jeszcze jest do poprawy? Zadowolony jestem na pewno z tych 4 tygodni, które sobie zaplanowaliśmy i wcieliliśmy w życie. Te 4 tygodnie to na pewno duża objętość treningowa i cieszę się, że piłkarze dobrze na nią zareagowali. W sensie takim, że jesteśmy prawie że wszyscy w komplecie, jeżeli chodzi o zdrowie, a przy tym wszystkim chłopcy pokonali te 4 tygodnie na bardzo dobrej intensywności. Dzięki temu możemy w kolejne 3 zaplanowane mikrocykle wejść z takim planem, jaki mamy rozrysowanych na kartkach, a najważniejsze, żeby wcielić to w życie i tak na pewno się stanie. Na pewno zadowolony też jestem z tego, w jaki sposób my idziemy taktycznie po tych 4 tygodniach, bo na pewno obraliśmy dobry kierunek. Nie chodzi tutaj o wyniki gier kontrolnych, ale no, o nasz charakter gry, o nasz styl gry i na pewno to napędza wszystkich, nas, trenerów i piłkarzy również. Trenerze, troszeczkę trener wyprzedził moje pytanie. Dzisiaj mamy 1 lutego. Co jeszcze czeka drużynę przed rozpoczęciem rundy wiosenną? Może troszkę o naszych sparingach? No przed nami jeszcze 4 mikrocykle, rozbite na 2 części. Te 2 najbliższe to jeszcze mocno intensywna praca i dalej budujemy nasze aspekty odnośnie kształtowania cech motorycznych. Ale wiadomo, że zbliżamy się w kierunku już mocy, szybkości, takich cech, które chcemy widzieć w naszych poczynaniach już piłkarskich na boisku. Zagramy w tych 2 tygodniach 2 sparingi. Jeden zagramy z Alitusem i drugi z Żarglisem Wilno. I kolejne 2 tygodnie to już takie naprawdę bliskie temu, co będziemy robić w okresie startowym. Zmniejsza ilość jednostek treningowych, mniejsze obciążenie po to, żeby chłopcy zregenerowali siły po tych 6 bardzo dobrych, konkretnych tygodniach i żebyśmy trafili z formą na kluczowy moment przygotowań, czyli na 3 marca na mecz z Górnikiem Łęczna. Jak oceniasz dotychczasowy okres przygotowawczy? No jest to na pewno w trakcie sezonu piłkarskiego najcięższy okres. No, bardzo intensywnie pracujemy, ale jak widać dobrze to znosimy, wyniki sparingów są pozytywne i też nie zdarza się nam wiele kontuzji, także jak najbardziej pozytywnie. Jesienią miałeś kontuzję, czy wiosną będziemy mogli widywać się częściej na boisku? Mam taką nadzieję, że zdrowie już mi dopisze i daję trenerowi sygnały w treningach do tego, że jestem gotowy i mam nadzieję, że będzie na mnie często stawiał wiosną. W zeszłym tygodniu miałeś urodziny, kończyłeś 20 lat. Na pewno miałeś mnóstwo życzeń, zdrowia, szczęścia, wszystkiego. Powiedz Mateuszu, co ty sobie życzysz? No zgadza się. Na pewno nie chcę wybiegać za daleko w przyszłość. Skupiam się na tym, co najbliżej, czyli dobrym okresie przygotowawczym i co za tym pójdzie. Mam nadzieję, dobrą formę wiosną, no a dalej to zobaczymy. Jak oceniasz dotychczasowy okres przygotowawczy? Witam wszystkich. Na pewno bardzo dobrze chłopaki, cała drużyna przepracowała ten okres. Wyniki w sparingach też bardzo cieszą. No ja tam miałem tydzień przerwy, ale już jestem zadowolony, bo już normalnie trenuję z drużyną na pełnych obrotach, więc wszystko idzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Mamy przed sobą jeszcze bodajże 3 sparingi i przygotowujemy się, żeby być gotowym na Łęczną. Niedawno podpisałeś nową umowę z Wigrami. Powiedz mi, jaki jest twój cel na wiosnę? No tak naprawdę drużyna ma jakiś tam cel nastawiony, że mamy to utrzymanie zrobić. Aczkolwiek jestem piłkarzem i tak naprawdę chcę walczyć o coś więcej i zobaczymy, jak to będzie. Tak? Zrobimy wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i może się coś uda więcej.